Dzień dobry. Co powiecie na prosty przepis, w którym połączymy sernik jogurtowy, maliny i cytrynę? Pyszne małe serniczki są bardzo proste w przygotowaniu i zawierają bardzo mało węglowodanów. Serową masę przygotujemy w jednym naczyniu. Umieszczamy w nim dwa większe jajka lub trzy mniejsze i dodajemy wybrany słodzik, na przykład około 2 łyżek erytrytolu. Mieszamy dokładnie przez chwilę. Dodajemy gęsty jogurt grecki, trochę wanilii, około 2 łyżek soku z cytryny, a także trochę mąki kokosowej, która dobrze wchłonie nadmiar wody z owoców. Nada ona też lekki, słodki posmak naszym serniczkom. Teraz wystarczy tylko połączyć składniki i po 1 do 2 minut otrzymujemy lejące ciasto. Foremkę na muffinki smarujemy tłuszczem i w zagłębieniach umieszczamy owoce. U mnie są to mrożone maliny. W sezonie jak najbardziej można użyć świeżych. Uzupełniamy ciastem po około 2-3 łyżki na każde zagłębienie. Z podanych składników, których listę znajdziecie pod filmem, otrzymałam 8 mini serniczków. Gdy mamy już wszystko gotowe, foremkę umieszczamy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza, opcja grzania góra-dół, na około 30 minut. Po upieczeniu serniczki delikatnie opadną. Gdy ostygną, wyjmujemy je dopiero z formy. Zapraszam Was oczywiście do wypróbowania przepisu. Zamiast malin można tutaj użyć np. truskawek lub borówek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na moje inne przepisy.